No to w dzisiejszym odcinku będziemy mieli coś w stylu tego porzekadła, które uwielbia wielu facetów, czyli mały, ale wariat. Cztery małe pojazdy M-trona dopełniające całą serię, także zapraszam. No to zaczniemy sobie od Mobile Satellite Uplinka. Mały, wesoły zestaw. Ogólnie było sporo w LEGO Space takich malutkich pomykaczy na fajnych kółkach. Właściwie każda chyba seria miała taki jakiś mały pojaździk, piździpałek, który był tanim, fajnym czymś, na co mogło sobie pozwolić wiele osób i dlatego były tak popularne. Ogólnie jak kompletowałem te maluchy, to paradoksalnie to był chyba najdroższy zestaw z tych czterech, nie wiem czemu. Ogólnie jakichś wyjątkowych części tutaj nie ma i właściwie mogłem być bardziej leniwy i kupić to na części, ale nie, no kupiłem całe, nieważne. No, ale co my tu mamy? Minifig, nie ma niestety krótkofalówki. Dum, 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 dum. No tak, nie mam krótkofalówki. Właściwie ciekawe, czy było w zestawie? Nie, nie było w zestawie krótkofalówki, także no cóż. Nie mamy krótkofalówki, ale jak macie jakąś zbędną, to można mu dać. Komputerek, kółka fajnie jeździ. Jest zrobiony na takim klockowatym przegubie. Antenka, jakieś tam talerze radiokomunikacyjne. Tak, nawet to jest w sumie spełnione zadanie, że to jest jakiś tam łącznik z satelitami, czy radiotelegrafista, jakkolwiek radiotelegrafista w kosmosie. No. Alfabetem Morsa nadaje światełkami. Oczywiście. Nie, ogólnie całkiem spoko. Jak, nie ma co dużo o tym mówić. No, dopełnia fajnie całą kolekcję i fajnie jeździ. Można się tym bawić. Nie? Jak dla dzieciaka to super. Dla mnie też. No to przejdźmy sobie dalej. Poszukiwacz betonu. Wróć. Poszukiwacz bekonu, czyli Bacon Tracer. Nie no, jeden z moich pierwszych zestawów LEGO, łącznie z tym cosiem. Już chyba w poprzednim odcinku go tam troszkę pokazałem. Ogólnie fajny, bardzo mały pojazd, który ma dużo ciekawych części. Ogólnie był bardzo budżetowym, fajnym pojazdem. Mamy tutaj schylacze, fajną szybkę z logo M-tron, co jest takim w sumie wyjątkowym klockiem dla zestawu. Tutaj mamy też taki skośny klocek z grillem narysowanym, też całkiem fajny, unikatowy klocek. Światła tu są fajnie zrobione, te kony wrzucone tak w bok, że to tak fajnie dopełnia opływowości całego kształtu. Talerze, antenki, kolejne światełka. Jest walkie-talkie na szczęście. Komputerek, minifig. Nie mamy tutaj jakichś tam magnesów niestety, no bo nie ma. No ale cóż, no jak na taki też kolejny piździpałek za śmieszną kasę, który ma, nie wiem, tam do 38 części, tak? 38 części, więc jest całkiem spoko, nie? Też można go dostać za fajną kasę, niezbyt drogą. No chyba, że traficie na Janusza Biznesu, na Ale Drogo, który sprzedaje to w pudełku za jakieś, nie wiem, 200 zł. Raczej nie. Ale cóż. No ogólnie bajer, nie? No i szybka z logo M-tron. To jest takie mało spotykane. Więc dobre, dobre. Zobaczmy następnego malucha. A teraz przechodzimy do samolotów. No to pulsarowy pomykacz. To też jedno z moich pierwszych LEGO, jakie miałem. I to w ogóle zabawna sytuacja, bo tam nie jestem jedynakiem, mam siostry i zawsze musieliśmy mieć te same zabawki, nie? No i mieliśmy takie dwa, gdzieś tam jeden jest chyba u niej w domu, jeszcze jest gdzieś schomikowany. Ewentualnie, nie wiem, miałem jakiś taki poświrowany pomysł, gdzie znalazłem takiego pulsar Chargera na jakiejś promocji, to go kupowałem za grosze i teraz mam pełno jakichś takich niekompletnych tych samolocików, ale LEGO nigdy za wiele. Co tu fajnego? No mały, wesoły pomykacz, fajne świecące odrzuty, antena, światełka. Kierownica, łapka, klucz, mamy walkie-talkie, nasz wesoły M-tron, nowy ziomek jest zawsze szczęśliwy. Nie no, ogólnie to taki
mały samolocik, którym można się bawić i dopełnienie tej całej kolekcji maluchów. Co tu dużo mówić? Miało fajnie takie alternatywne buildy, które można było zbudować w ogóle na tych starych pudełkach. Kurczaki, szkoda, że nie mam tego tutaj przy sobie, ale kiedyś to się jeszcze ogarnie. Na tych starych pudełkach mieliśmy pełno alternatywnych budowli, jakie można zrobić. Takie, one były bez instrukcji, ale to była taka zabawa. Ej, dobra, spróbujmy to zbudować z pudełka, może nam wyjdzie, nie? No tego mi brakuje w tych nowych zestawach Lego. Jak macie już takie nowsze pudełko, to tam z przodu jest, wiadomo, fajna taka grafika, która pokazuje, o, to jest ten zestaw. Z tyłu są jakieś dodatkowe zdjęcia tego zestawu, ale nie ma tych alt modów, nie? No, tego mi brakuje. No, ale to już, nie wiem, nostalgia, nie? Także kolejny mały, fajny pomykasz tutaj, te grille tak fajnie się komponują. No, małe, dużo o tym też nie powiem, ale no, też kolekcja fajnych klocków wpada, nie? Lecimy dalej. No i nasz wektor detektor. To już ma troszkę więcej części, bo 68, jak już jest większy, no to już dowalili nam tutaj fajny ten magnesik, no i cudowny emtronowy pojemniczek, który jest troszkę tutaj sfatygowany u mnie. Niestety, będę musiał sobie doszukać jakiś się gdzieś części zapasowych. No, mamy uran. No, co jest fajnego, to tutaj jak mamy tego małego pomykacza, to możemy sobie to tu przyczepić i on może sobie nam przewozić te całe te. Także hej, fajnie, nie? Jest tam jakiś tam feature. Ale wracając do naszego wektor detektora. No, mamy to. Z przodu mamy fajne talerze. Tutaj taki fajny jest myk na blokowanie tej szyby, która się otwiera nam na schylaczach. Jeden schylacz, komputerek, ludzik. Mamy tutaj te kony jako światełka. Takie mniejsze odrzuty. Antenki. I ogólnie no, mały budżetowy zestaw Lego, który możemy przebudować na kilka innych sposobów i w połączeniu z innymi małymi zestawami mamy całkiem fajny komplecik, nie? No, dwie pary skrzydeł, to jest taki bajer, fajnie to wygląda ogólnie. Więc no smutno trochę, bo emtrony się pokończyły, nie było więcej już tych zestawów, można było jeszcze zbudować taki jeden większy zestaw z kilku tych zestawów, ale nie chcę się znowu rozwalać tych klocków, może kiedyś. Jak będę miał 100 subskrypcji, to wtedy zbuduję ten super tajny, sekretny Space Voyager. Co pewnie się nie zdarzy, ale cóż. Whatever. Mam fan skręcenia tych filmików i to jest najważniejsze. No, także o, jeszcze mamy tutaj ten slope z logo Emtron. Co to tu dużo mówić? No, całkiem fajne maluchy. Jeśli chcecie też budżetowo podejść do kolekcji Emtrona, no to skompletowanie tych czterech wesołych pomykaczy nie jest czymś ciężkim i ogólnie polecam na początek. Ła, spada mi z rąk, coś kurczę, robię dziwne odgłosy. Taką trochę scenkę rodzajową zrobimy. O. Całkiem fajnie się te wszystkie maluchy prezentują na tle jakichś większych pojazdów, nie? Andrzej jedzie sobie po coś tam. Przemyka. Andrzej kolejny sobie wystartuje. Nie no, naprawdę super to wygląda. I jeśli macie już półeczkę zawaloną emtronami, to jest to coś naprawdę niesamowitego i atak nostalgii. Stare Lego, fajnie się to komponuje i o, skąd ty to masz, nie? I w ogóle. Całkiem fajna sprawa. Aż wam zaraz pokażę, jak to u mnie wygląda. No to teraz sobie trochę porównamy rozmiary tych cudownych budowli. Batman Wróżka. Pokojowo nastawiony Triceratops Janusz. Decepticon Mindwipe. Oraz multivitamina. Podsumowując, serię Emtron, no jest super. Jedna z najlepszych kosmicznych serii, jakie wyszły w historii Lego.
mnóstwo fajnych funkcjonalności, pomysłowości w budowlach. No, jeśli chcecie to przebudować i trzymacie konwencji kolorystycznej, też to świetnie współgra. Wygląda świetnie na półce, po raz kolejny się powtarzam, ale nie mogę się nachwalić tego. To po prostu trzeba sobie usiąść przed tym, wziąć swoje cudowne, nikczemne ręce, dłonie, pobawić się tym i zacieszać, bo jest to kawał historii Lego i jeśli chcecie zacząć kolekcję, polecam Entrony. A taki mały sneak peek jeszcze na taki chaos, który się kryje trochę po lewicy. Tak, tam jest Ice Planet. Też fajna seria. Hihi. To giciorożek zawsze chciała mieć tyranozaura. Jestem giciorożek i zawsze chciała mieć tyranozaura. Wujek Stiopa lubi spełniać marzenia małych dzieci. I tak oto sprawiłem, że giciorożek dostała tyranozaura. Myślicie, że to był dobry pomysł? No niestety nie. Niestety Giciorożek nie obejrzy już kolejnej części Parku Jurajskiego. Oto mały piesiorożek. Piesiorożek zawsze chciał mieć pterodaktyla. Jestem piesiorożek, zawsze chciałem mieć pterodaktyla. I latać na nim tak wysoko, fajnie i w ogóle było zajebiście. Ho, 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 ho. Mam ADHD. Wujek Stiopa, jak zwykle, słucha grzecznych dzieci. I tak oto piesiorożek dostał pterodaktyla. Myślicie, że to był dobry pomysł? Właściwie to był nawet dobry pomysł. Jej, ja latam, ale zajebajnie! Piu, 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 kra, 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 kra! Kra, 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 kra! No tak, piesiorożek wyszedł z tego cało! No może nie do końca, bo nie wziął pod uwagę to, że jak się spada z wysokości 200 metrów, to można się potłuc! Jak się nie przewrócisz, to się nie nauczysz! Oto Ormody! Ormody zawsze chciał mieć Triceratopsa! Jestem Ormody, jestem silny, jestem dopakowany. Wcale to nie jest prawdą, że zażywam czeską metę. Wytarłbym sobie nos, ale wiecie, to dziwnie wygląda. Wujek Stiopa dzisiaj spełnia dużo życzeń, także życzenie Ormodyla też zostanie spełnione. Tak, on to dobry chłopczyk jest, tak. Jaki fajny. O, to Triceratops, ale taki trochę mało dopakowany. Chyba będę musiał coś zrobić. Doktor Lisiczko, doktor Lisiczko. Cześć, jestem doktor Lisiczko. Cześć, doktor Lisiczko. Chodzi o to, że ten Triceratops ma chyba małe mięśnie, wiesz? A nie martw się. Mam akurat Ormodylu coś, co tobie też pomoże. Cudowna strzykawka z czeską metą. O, czeska meta, to ponoć bardzo zdrowe. A czy kupiłaś to na receptę? Oczywiście, że tak. No, to pewnie nic się nie stanie. No, tylko poczekaj sobie, muszę tutaj podejść. O, tak, tutaj poczekaj, znajdę mu gdzieś tu. Ojej, ale duża pupa. Ale dobra, trafię. Uwaga, Ormodylu. Trzy, ojej. Trzy, cztery, myk. I co? Zaaplikowane? Tak, ale zapomniałem ci powiedzieć o potencjalnych efektach ubocznych. Jaki? No, może mu odpierdzielić. Jak odpierdzielić? W momencie. Aż się przewróciła. Eksperyment zakończony sukcesem. Arwodynu. No jak widzicie, jednak prawie wyszło. No nie dawajcie tylko za to psom czeskiej mety, bo to się źle skończy, dzieci. Nie bierzcie czeskiej mety. Czeska meta jest zła. Jak widzicie,
odpierdzieli Maria Triceratopsowi i staranujecie Orłodyla. I Orłodyla będzie boleć, a my wiemy, że jak boli, to nie fajnie, prawda, tak? Wujek Stiopa bawi i uczy. Także koniec wieczorynki dzisiaj, dzieci. Pora spać, śpijcie dobrze i śnijcie o ładnych, słodkich dinozaurach.